Jak działa ranking ELO, czyli system oceniania, który został wynaleziony w 1970 roku przez profesora i szachistę Arpada ELO? Na czym polega i gdzie jest używany? Ja jestem Barski, a wy jesteście na kanale Jak To? Arpad ELO, a właściwie Arpad Imre ELO, był amerykańskim fizykiem węgierskiego pochodzenia. Był twórcą systemu rankingu szachowego, czyli systemu ELO, który jest używany do dziś, zresztą nie tylko w szachach. Był on stworzony z myślą o stworzeniu systemu, który będzie jak najbardziej adekwatnie oceniał zawodników, z czym miały problemy poprzednie systemy. Problemem była natura rozgrywek w szachach, ponieważ ciężko jest ocenić wartość poszczególnych ruchów w rozgrywce. System ELO bierze pod uwagę dwa parametry, czyli obecny ranking przeciwnika oraz rezultat potyczki, czyli wygrana, przegrana bądź remis. Każdy gracz zaczyna z 1000 punktów. Jak to działa? Przed rozgrywką oblicza się szansę obu zawodników na wygraną. Oto wzór na wyliczenie tej szansy. W tym momencie liczy się różnica między rankingami graczy. Załóżmy, że wynosi ona 400. Podkładając pod wzór, otrzymujemy szansę na wygraną gracza A. Otrzymujemy szansę gracza B na wygraną. Drugi wzór dotyczy wyniku pojedynku. Załóżmy, że wygrał nieoczekiwanie gracz B. Podstawiamy pod wzór jego oczekiwany wynik oraz rzeczywisty wynik i otrzymujemy nowy ranking gracza, który jest oczywiście wyższy. Kluczową rzeczą jest to, że im mniejsza szansa na wygraną, tym większy przyrost po ewentualnej wygranej. Zatem im wyżej jest pozycjonowany nasz rywal, tym zwycięstwo przyniesie nam większy przyrost punktów, zaś przegrana mniej utraconych punktów. W miarę kolejnych turniejów system coraz lepiej ocenia realną siłę zawodnika. Podobny system występuje w innych rozgrywkach sportowych. Na przykład w piłce nożnej obok rankingu UEFA występuje również ranking ELO. Występuje również w grach online, na przykład w Lidze Legend bądź w globalnej ofensywie. W LoLu istnieje nawet takie określenie jak ELO Hell, które oznacza niemożność do awansu na wyższe rangi mimo rzekomych umiejętności. Co zaskakujące, system ELO jest również użyty w popularnej aplikacji randkowej, czyli na Tinderze, gdzie każde polubienie to zwycięstwo. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Zapraszam Was do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału z dzwonkiem, jeżeli film Wam się podoba. Do usłyszenia.